Dobry, Monika Lackowska, TV Reklama, Gala MMA VIP 2. Jest ze mną Taxi Złotowa. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, witaj ponownie, Monika. Miło cię znowu widzieć. Powiedz mi, kolejna wygrana. Czy to nie jest nudne? Nie, no to jest świetna zabawa. Ja bym tak mógł naprawdę co tydzień, nie? Bo to była moja... Prawie co tydzień wygrywasz. Tak, trzecia walka w przeciągu ostatnich 3 tygodni. No nie, był jeden remis, ale to taka była pokazówka u braci Collins. No, ale ten pojedynek bokserski, teraz ten szczególnie, no bardzo, bardzo mnie cieszą, nie? Chyba zaraz pójdę świętować. Świętować. No. A powiedz mi, jak sama walka? Wchodziłeś do oktagonu, game plan 100% zrealizowany, czy coś odbiegło, nie, pobiegło nie po twojej myśli, coś zrobiłeś inaczej niż planowałeś? A tam game plan to był po prostu wygrać i go zrealizowałem. Chciałem na spokojnie go tym razem zrobić. W ogóle cały dzień dzisiejszy to byłem taki wyjątkowo spokojny. Zawsze jakoś się nakręcałem do tej walki, gdzieś mocno stresowałem, nie? A teraz złapałem taki spokój. Aż mnie to dziwiło, bo pierwszy raz coś takiego czułem i to chyba było widać nawet w tym ringu, nie? To nie było za dobre, bo w pewnym momencie aż nawet stanąłem, nie? I tak czekałem, żeby coś ten mój przeciwnik zrobił. No ale później... Czekałeś na ruch przeciwnika? Nie... Czekałem na ruch przeciwnika, ale... Jak było go wykonać samemu? No i tak właśnie wyglądała ta walka, że już nie chciało mi się czekać i wykonałem swój ruch. Złapałem go za łeb, sprowadziłem na dół i udusiłem, no więc skończyło się to dosyć szybko w pierwszej rundzie. No, jestem z tego zadowolony. Mhm. Czyli teraz świętujesz, kiedy do treningu wracasz? Jutro. Już? No tak. To co to za świętowanie? No dzisiaj sobie poświętuję i jutro lecę na trening, no bo co, zaraz może być jakaś kolejna walka, czemu nie? Mhm. Jest kolejna walka, ja już wszystko wiem. No jest. Nie ma co ukrywać, nie? Dlatego tutaj nie ma czasu na dłuższe wakacje. Tylko trzeba ostro trenować, bo no ja podchodzę do tej roboty naprawdę na poważnie. Znasz przeciwnika już? Tak. Na kolejną walkę? Znam. A wy obserwujcie moje media społecznościowe i na pewno się o tym dowiecie. Czyli już niebawem. No, zostajesz w federacji u Marcina Neumana? Jak najbardziej. Bardzo mi się to jej podoba. Świetnie się to jej czuję. Dostaję fajnych przeciwników. Ale teraz chciałbym dostać naprawdę może kogoś, żeby było to dla mnie takie duże sportowe wyzwanie.